Panie marszałku, Wysoka Izbo, ostatnio Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska przyjmie właściwie każdą ilość uchodźców z Ukrainy, że nie będzie zabiegać o to, żeby choćby część z nich przemieścić do innych państw europejskich. I powiedział też, że nas stać, bo jesteśmy 3 razy bogatsi od Ukrainy. Następnie pan Morawiecki powiedział, że musimy kolejne dziesiątki miliardów złotych przeznaczać na ten cel. Z kolei jeśli chodzi o opozycję, to na przykład pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz wygłosił tezę, że należy budować Unię polsko-ukraińską, której przytaknęły Platforma, Lewica, pozostałe siły centrolewicowej opozycji. Szanowni państwo, w związku z tym mam pytanie do was wszystkich. Czy wyście wszyscy powariowali? Czy wy nie widzicie, co się dzieje w polskich domach? Czy nie widzicie tych kosztów, które Polacy ponoszą? Ponoszą koszty, które są skutkiem drukowania przez was pieniędzy od 2 lat bez opamiętania. Inflacja, drożyzna, szanowni rodacy, to jest efekt polityki rządu od 2 lat drukowania pieniędzy. Wy dzisiaj w tej ustawie chcecie kolejne dziesiątki miliardów złotych drukować. Wszyscy razem zgodnie. Rząd z lewicowo-liberalną opozycją. Szanowni państwo, prawda jest taka. Prawda jest taka, że oczywiście w polskim interesie jest, żeby Rosja tę wojnę przegrała. Ale to nie znaczy, że polski interes jest tożsamy w każdym momencie z interesem ukraińskim. Prawdą jest, że należy pomagać uchodźcom wojennym. Ale to nie znaczy, że jest nasza zgoda na masowe osiedlanie Ukraińców w Polsce. Bo to jest plan, który właśnie realizujecie. Prawdą jest, że trzeba pomagać Ukraińcom, ale na litość boską, tu jest Polska. Tu jest Polska i przestańcie stawiać interesy ekonomiczne obcych obywateli nad własnymi. Zgłaszamy wniosek o odrzucenie tej ustawy.